Mamy sznur, a właściwie szubienice, słuchajcie. Witam was na kolejnej eksploracji. Jak widzicie, aura typowo zimowa. Nawet bym powiedział, że jest bardzo ładnie. Znajdujemy się w tej chwili przed domem, który ja bym nazwał domem malarza. Zaraz to dlaczego, to zaraz się przekonacie. Na razie zobaczmy coś, co przypomina garaż, słuchajcie. Garaż, który no niestety jest w bardzo złym stanie. Chociaż zobaczcie, zostało trochę mebli, między innymi taka półka ze starym haczykiem stalowym. Nie wiem, czy tutaj być może auto kiedyś dawno temu było parkowane, ale w tej chwili no jest stan po prostu tragiczny. Spójrzcie. Oj, czyżby. Tak, słuchajcie, no właśnie. Dom malarza, tak jak mówiłem. Ja dziękuję. Powiem wam, ja postaram się to podnieść bez uszkadzania. Ojej, jest to w tragicznym stanie już, niestety. W środku znajdziemy też trochę tego. Słuchajcie, no są to obrazy namalowane przez mieszkańca tego domu. W tej chwili niestety one są z sobą zlepione. Jeśli zacznę je za bardzo odklejać, to niestety źle się to skończy. Dobra, nie wiem, słuchajcie, ja tu znawcą sztuki nie jestem. Patrzę tylko, czy są jakieś podpisy. Na razie ich nie dostrzegam. Dobra, to jest wzięte z jakiejś bajki. Kurczę. Mam tragedia, to wszystko leży tutaj i gnije po prostu. Nie wiem, czy to był ktoś sławny, szczerze mówiąc, czy nie. No ale, nie no, gdyby był ktoś sławny, to jego prace gdzieś by wylądowały, prawda, w jakiejś galerii, coś w tym rodzaju. Ja mówię tutaj, nie będę komentować sztuki, ponieważ krytykiem nie jestem. Dobra, to jest ciekawe. Wygląda to jak Hagrid. To nawet mi się podoba, nie wiem czy to widzicie. Twarz kobiety. Tak. Okej, okay, no mówię, niestety są one w bardzo złym stanie. W środku, mam nadzieję, znajdziemy trochę lepsze. Ktoś wyniósł tutaj meble. Już przykryła spora warstwa śniegu. No dobrze, zaczynajmy. Okej. Oj, tak. Co to jest? Kwarna? Tak w ogóle są chłopaki z PZ Explore razem z nami. Proszę pana, do widzenia. No nie no, do piły. Instrukcja obsługi. Stara siatka na zakupy. O ludzie, jak ja dawno tego nie widziałem. Słuchajcie, nie będziemy przeszkadzać chłopakom, którzy są z boku i kręcą swój materiał. Zobaczmy, co znajdziemy w tej części. Jest piec. Piec. Tak, jest rura. Widzę Jacka, który także z nami dzisiaj jest. Co my tutaj mamy? Hula hop. Paletka plastikowa. O, serek. Homogenizowany półtłusty. Czy jest jakaś data ważności? Nie ma. Kolejny serek śmietankowy. Ale niestety nie ma daty ważności. Lotos. Rok 2008, 25 wrzesień. No, trochę lat minęło. Słuchajcie, instalacja elektryczna. O, rura od odkurzacza. Instalacja elektryczna. Coś tam pozostało, ale raczej nikt tego nie chciałby kraść, szczerze mówiąc. No dobra, zerknijmy tutaj. Ej, zobaczcie, czy to jest część lusterka. Drewniana obudowa lusterka. Dzisiaj oczywiście wszystko plastik zastąpił. Więc w sumie rzadki widok. Łyżka drewniana.
Ta drabina nie jest zbyt pewna, szczerze mówiąc, a sama podłoga też nie chcę ryzykować. Słuchajcie, co mogę wam powiedzieć? Na pewno ta część, gdzie okna są wybite, jest już mocno doświadczona przez wilgoć, co zresztą widać. Mamy sznur, a właściwie szubienicę, słuchajcie. Dobra, spróbuję do niej podejść. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie zawali pode mną. Zobaczcie, że to jest szubienica. Po co? Na co? Czekaj, jedna rzecz ciekawa, zobaczę, zamiast gwoździ używano tutaj takich kołków drewnianych do podtrzymywania tych belek. Tak, stare rzemiosło. I czy to nie jest swą drogą azbest? Prawdopodobnie tak. Drabina też ma ładnych parę lat. Dobrze ogólnie, że jeszcze wytrzymuje mój ciężar z całym sprzętem. Jezus usuwa grzech świata. 17 kwietnia 2011 rok. Tak patrzę na wejściu, czy to jest materac, czy... Tak, materac. No ale dobra, chodźmy dalej. Całe szczęście podłoga na górze jest w lepszym stanie niż wskazywałoby na to ten sufit. I znowu, słuchajcie, półki. Kolejny szkic. To jest Ankh, tak? Chyba tak to się wymawia. Symbol wieczności, o ile się nie mylę. Co my tu mamy? Wieszak na prania. Kolejna półka. I słuchajcie, czy to jest obraz malowany na szkle? Tak. Już trochę gołębie go dopadły, no ale jest. Mieszkała tu na pewno osoba religijna, tyle mogę powiedzieć. Są kolejne dewocjonalia. Mamy gazetę. Słuchajcie, Gazeta Wyborcza z 2011 roku. Czyli myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że jeszcze 12 lat temu ktoś tutaj przybywał. Dobra, chłopaki nagrywają z boku, nie będę im przeszkadzać. Hej. Zobaczcie. Wojowniczy żółwie ninja. Michelangelo, malejące żółwie. O kurde. Czekajcie, czekajcie. Ja miałem parę komiksów z żółwiami ninja. Tam ucha spadaj. Polish Edition by Egmont Poland 1991. No słuchajcie, no. No nie, no to jest po prostu... Tego nie pamiętam odcinka, szczerze mówiąc, no ale słuchajcie, klasyka. Klasyka, jeśli pamiętacie to... O ja, dramatyczne trochę. Jeśli pamiętacie... Wojownicze żółwie ninja, dajcie łapkę w górę. Dobra, zostawmy żółwie. Między tutaj na ziemi wala się jeszcze więcej rysunków. Ten wygląda z kolei, jakby namalowało go dziecko. Tak, ale ten już. Szkoda, że te obrazy nie są podpisane. Zobaczcie, czy to jest włóczyki? Nie. O, patrzcie. Jest podpisane jako zło. Pan był zły. Taki zresztą nieciekawy z twarzy typ. Na pewno mogę stwierdzić z całą pewnością, że po prostu ktoś lubił tutaj malować. Zobaczcie, jaki kubeczek. To jest Wałbrzych, Made in Poland. Oj, nawet jeszcze jakaś herbatka czy kawka się zachowała. Odłożony pewnie kilkanaście lat temu i tak sobie siedzi tutaj. No dobrze, zobaczmy, co tutaj jeszcze znajdziemy. Mamy jakieś zdjęcie i kolejny rysunek, tak, stworzony raczej przez dziecko. Czy to jest wiatrak? Taki, tak. To jest taki wiatrak, samoruba, można powiedzieć. Myślę, że niektórzy z was wiedzą, o co chodzi. Słyszę, chłopaki z Project Explore przestali już nagrywać. Spójrzcie tutaj, podłoga jest w kiepskim stanie.
Tu mamy słoiki. A natomiast tutaj, nie wiem czy to widzicie, toaleta rozbita. Okej. Okay. Przewody wystają. O, szafa. Model znany. Znane, bym powiedział nawet lubiane. Czy tutaj podłoga jest, słuchajcie, wklęsła, czy mi się wydaje? O, spójrzcie. Mamy plastikowe donice. Mamy kalendarz 98 roku, geografia 4 klas. I tak potwierdza się to, że była tutaj nastolatka. Słuchajcie, mamy książeczkę oszczędnościową. Pani Maria, rok urodzenia 1911. Dobra, odłożę ją i słuchajcie, tutaj na ziemi widzę coś. To jest pamiątka pierwszej komunii świętej. Nie ma podanego roku. Ale słuchajcie, to jest po raz kolejny widać, że jest samoruba malowana na szkle, plus to są chyba papierki od cukierków, wydaje mi się, że tutaj zostały wykorzystane. Ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe, jak ludzie kiedyś nie mogli pójść do Ikei kupić sobie ramki, to musieli dawać radę samemu. Przyroda. Wiecie, zobaczmy, który to jest rok. Ziemia i Wszechświat. Coś takiego nie ma. Strach ma wielkie oczy. No dobrze. Spójrzcie, mamy resztki bombek i ozdób choinkowych. Tak, bombki bibułowe, łańcuchy, papierowe łańcuchy. Dużo rzeczy robili tutaj sami, a to co? O, coś większego, słuchajcie. Kurczę, wszystko jest już naprawdę wilgocią potraktowane. Ciekawe, czy to malowane przypadkiem węglem? No tych rzeczy jest tutaj trochę. Spójrzcie. Kolejne pejzaże, kolejne szkice, miś w drzewie. Jest podpisany rok 2004. No, 19 lat. Tutaj kolejne. I co tu jeszcze znajdziemy? Słuchaj, chcesz kupić nowy? Nowego Samsunga T100 albo Sony Ericsson T300? Kurde, tego miałem na pewno. Tak? 3410? Tak jest. Ale to nie jest ten, co był w Matrixie, nie? Chyba nie. Nie. Słuchaj, ale który to jest rok? Raczej stary. Era już nie istnieje od nie wiem kiedy właściwie. Chyba daty nie będzie. 90 punktów w Polsce. No szał, powiem ci, widzę, jest druga Motorola V70, taki szał. No, stare, stare. O, łódka. Depesz Mode. Złapie z drugiej strony? Angel płyta. Słuchaj, czy to nie są wszystkie okładki, jakie wyszły do tej płyty? Właśnie nie wiem. Ale... Ty, nie, zobacz, to jest samoruba, to jest gazeta. Widzisz? Czyli ktoś to sam odtwarzał. Czyli mamy malarza, fana Depeche Mode. Okej. Okay. No w sumie ja tam Depeche Mode też lubię. Kolejne szkice, takie bardziej mroczne mi się wydaje, są. I oczywiście to, co widzieliśmy nieraz, czyli brak tapet, wszystko malowane wałkiem malarskim. I mamy... O, pod twoimi nogami znajduje się stół rozkładany. Taki owalny. Coś takiego miała moja babcia. On po złożeniu był okrągły, a w momencie, kiedy się go rozkładało, była taka elipsa jakby. Ten sam miałem. No, elipsa się robiła. No. Słuchaj, bardzo ładny mebel, ale już mocno zużyty. Mamy starą żarówkę samochodową. O, ktoś niestety tutaj wybił. No cóż, jeszcze tylko jedna rzecz. Podłożona Media Markta jest reklama. Gazetka reklamowa. Przepraszam, tutaj powinna być jakaś data. Słuchajcie, Toshiba Intel Celeron M380.
i system operacyjny Windows XP, pamięć 512 MB. Jest to kwiecień 2006 rok. PlayStation 2, uwaga. No, PlayStation 2 kosztowało 500 zł. Czyli 5 razy mniej niż na premierę, która miała miejsce w roku 2001. Dobrze, mamy zlew, słuchajcie, mnóstwo śmieci i właściwie myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć tą eksplorację. Tak właśnie wygląda dom malarza, fana Depeche Mode. No tyle, dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia na następnej wyprawie.